Można być wierzącym bądź nie, ale bez względu na to nie możemy negować ogromnego wkładu cywilizacji chrześcijańskiej w rozwój państwa polskiego. Tak było również w przypadku tego regionu. Sprowadzenie cystersów do Łekna miało kluczowe znaczenie dla rozwoju tej okolicy. I choć o szarych mnichach można by nagrać wiele filmów dokumentalnych, my postaramy się to przybliżyć w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do oglądania. Wszystko zaczęło się, gdy zły lud z rodu Pałków, właściciel Łekna, postanowił sprowadzić tutaj cystersów. Kierowały nim m.in. względy religijne, a także prestiż, jaki niosło ze sobą lokację. Proces przygotowań trwał około 10 lat. Zby lud postawił cystersom murowany kościół, pierwszy budynek późniejszego zespołu klasztornego. Około 1150 roku do Łekna przybyli zakonnicy z Altenbergu. Wiosną 1153 roku w Łeknie wydarzyło się prawdziwe święto. Z ówczesnej stolicy Gniezna i Poznania zjechali się arcybiskup gnieźnieński i biskup poznański oraz syn Bolesława Krzywoustego, Mieszko Stary. Przekazano mnichom akt fundacyjny i poświęcono świątynię. Tak rozpoczął się kluczowy etap w historii naszego regionu. Klasztor zbudowano na zachodnim brzegu Jeziora Łeknieńskiego, na miejscu wczesno-średniowiecznego grodu. Podgrodzie natomiast stało się placem przyklasztornym, na którym zlokalizowane były warsztaty i inne budynki gospodarcze. Pierwszą świątynią postawioną przez Bluta było tak zwane oratorium. Była to budowla o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. W XIII wieku kościół poddano rozbudowie i przekształcono go w okazałą budowlę sakralną. Cystersi wraz z kościołem otrzymali okoliczne wsie i jezioro Rygielskie. Zakonnicy mieli głowę do interesów, gdyż już w XIV wieku byli właścicielami około 58 wsi, a z 49 czerpali dochody w postaci dziesięciny. W tym okresie było to bez wątpienia jedno z najbogatszych opactw cysterskich w Polsce. Jesteśmy teraz we wsi Tarnowo-Pałuckie, która niegdyś należała do cystersów. Znajduje się tu wybudowany przez nich kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Świątynia ta została wybudowana przez zakonników w XIII wieku. W połowie XIV wieku kościół przebudowano i w takiej formie, po nieznacznych przebudowach, stoi już około 630 lat. Jest to najstarszy drewniany kościół w Polsce. Gdyby tego było mało, w środku możemy podziwiać zapierające dech w piersiach polichromie, które również należą do najwspanialszych w Polsce. Przedstawiają one wielowątkową opowieść o pobożności potrydenckiej, życiorys świętego Bernarda, rozważania o Trójcy Świętej, świętych cystersów, a także wizję sądu ostatecznego. W XIV wieku zakonnicy postanowili wybudować miasto nieopodal klasztoru. Wybór padł właśnie na tą wieś. Cystersi uzyskali nawet prawo do lokacji miasta, lecz z niewiadomych przyczyn zaniechali tego pomysłu. Kto wie, może dzisiaj mielibyśmy zamiast tej wspaniałej budowli okazałą murowaną świątynię. Stan techniczny klasztoru w Łeknie ciągle ulegał pogorszeniu. Nawet dobudowanie do świątyni przypór nic nie dało. I w końcu doszło tutaj do katastrofy budowlanej. Cystersi przenieśli się do Wągrowca. Po opuszczeniu starego klasztoru w miejscu dawnej świątyni w Łeknie postawiono kaplicę cmentarną. Lecz i ta po pewnym czasie uległa zniszczeniu, a po budowlach sakralnych pozostały tylko ruiny przysypane ziemią.